mandrynki dla wszystkich! Pigułka po! Dla wszystkich! Bezpłatna dostępna antykoncepcja! Dla wszystkich! In vitro! Dla wszystkich! Władza nas zastrasza. Wokół tematów związanych z reprodukcją tworzy klimat wstydu i strachu. Zamyka usta tym i linczuje te z nas, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem. Dzisiaj mówimy dość ignorancji, dość zawłaszczania, poniżania i zastraszania, dość przemocy władzy, dość wyzysku reprodukcyjnego. Każda władza nam przeszkadza! Każda władza nam przeszkadza! Każda władza nam przeszkadza! Tania, tania, robocza siła, nie ma takich kajdan, który by nie wrzuciła. Dziś pod twoim butem, jutro przyjdzie pod twoje drzwi. Przykro mi. Chciałabym, żeby kobiety były po prostu traktowane normalnie, jak żeby mogła decydować o swoim życiu, o swoim ciele i żeby nikt się w to nie wtrącał, tak? Po prostu. Mam syna i mam nadzieję, że kiedyś będzie walczył o to, żeby kobiety w Polsce były traktowane tak samo jak mężczyźni. Żeby uważał, że nie tylko kobieta odpowiada za to, co się dzieje później z dziećmi, ale także, żeby potem kiedyś walczył o to i żeby był fajnym facetem i żeby kiedyś pokazywał, że ważny facet przede wszystkim robi to, żeby każda kobieta miała te same prawa, co on. Już od paru lat uważam, że kobiety nie do końca mają wszystkie prawa, które im się należą i warto je poprzeć chociaż raz w roku przy okazji tego święta, które ma jakieś tradycje niezbyt chwalebne w przeszłości, a teraz jest okazją do wyrażenia swojego zdania. Zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. It's quite important to respect the women's rights and stand up for them. Yeah, I'm the same, just really feminist and wanted to see how Polish people are really looking forward their rights and seems really nice. So it's so great that there are so many people like marching for that. It's really cool. Chcemy, żeby kobiety i mężczyźni mieli równe prawa. Tak, dokładnie. Ja nie jestem zwolennikiem utopii, natomiast uważam, że zdecydowanie mogłoby być lepiej, przyjaźniej, bezpieczniej, kolorowiej, bardziej tolerancyjnie. Jestem po raz pierwszy. Przyszedłem, bo wydaje mi się, że powinniśmy teraz pokazać solidarność i swój głos przeciwko władzy, która uważa, że działa w imieniu suwerena, czyli nas, i im wszystko wolno. I może im więcej nas będzie, tym troszeczkę przemówimy to do głowy, do rozsądku. To właściwie jedyne miejsce, w którym możemy mówić o swoich potrzebach i żądaniach. W parlamencie, delikatnie mówiąc, jest kiepsko. Partia rządząca ma zasadniczo w nosie to, co mówi społeczeństwo, czy też ta część społeczeństwa, która się nie zgadza na politykę PiS-u. W związku z tym, niestety, zostają ulice.